4 sierpnia 2020 roku w godzinach popołudniowych około 18 lokalnego czasu w bejruckim porcie eksplodowało 2750 ton azotanu amonu. Azotan amonu jest składnikiem zarówno nawozów sztucznych, jak i materiałów wybuchowych. On został skonfiskowany kilka lat wcześniej z jednego ze statków płynących z Ukrainy i ta ogromna ilość materiałów wybuchowych eksplodowała w porcie leżącym de facto w środku miasta. Eksplozja przypominała wybuch bomby atomowej. W wilgotnym powietrzu widać było, jak rozchodzi się fala uderzeniowa, która w promieniu mniej więcej kilometra od miejsca eksplozji zniszczyła praktycznie wszystko. W promieniu 2 kilometrów zniszczenia były bardzo duże. Wiadomo, że 200 osób zginęło, natomiast kolejne kilkaset jest zaginionych, nigdy ich nie odnaleziono. Więc liczba ofiar jest liczona w setkach, a kilka tysięcy osób zostało rannych. PCPM, który jest obecny w Libanie już 10 lat, od lipca 2012 roku, zareagowaliśmy natychmiast. Jeszcze tego samego wieczora nasi pracownicy byli w miejscu eksplozji. Od kolejnego dnia rano pracownicy PCPM wspierali rodziny, których mieszkania zostały zniszczone wskutek eksplozji, gdyż fala uderzeniowa wepchnęła do środka i okna, i drzwi, spowodowała ogromne zniszczenia budynków. Z jednej strony pomagaliśmy tym rodzinom wyprowadzić się poza zniszczony obszar, znaleźć mieszkania w innych dzielnicach Bejrutu. Z tej pomocy skorzystało około 2000 osób. Z drugiej strony dla tych rodzin, które postanowiły pozostać w swoich zniszczonych mieszkaniach, pomogliśmy im wstawiać tymczasowe okna, tymczasowe drzwi. I tutaj jestem ogromnie wdzięczny Państwa wsparciu, gdyż ta bezpośrednia pomoc, wstawianie tymczasowych okien, wstawianie tymczasowych drzwi, pomoc w pierwszych dniach po eksplozji była w całości finansowana z Państwa dobrowolnych wpłat. Medyczny zespół ratunkowy PCPM dotarł do Bejrutu w ciągu 36 godzin po eksplozji i niósł pomoc ofiarom, osobom poszkodowanym, osobom rannym, ale później na prośbę Ministerstwa Zdrowia Libanu zostaliśmy dłużej w Libanie, aby wspierać pracą polskich ekspertów, polskich ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy, 2 szpitale dla chorych na COVID-19 znajdujące się w miastach Trypolis i Halba na północy Libanu. Działania PCPM w odpowiedzi na eksplozję w Bejrucie trwały bardzo długo, bo trwały ponad prawie 6 miesięcy. Z jednej strony były one finansowane przez ONZ, przez Fundusz Reagowania Kryzysowego ONZ, SERF, a także UN Habitat, dzięki któremu mogliśmy zapewnić możliwość wynajmu mieszkań dla ponad 2000 rodzin, które zostały poszkodowane wskutek wybuchu, ale z drugiej strony między innymi dzięki finansowaniu polskiej pomocy, czyli polskiego MSZ, realizowaliśmy program rewitalizacji, czyli remontów przestrzeni wspólnych, takich jak ulice czy budynki użyteczności publicznej w dzielnicy Burcz Hamut. Jest to dzielnica położona blisko, bo tak około 1,5 kilometra od miejsca eksplozji, które zamieszkała przez ponad 250 tysięcy i Libańczyków, i uchodźców syryjskich, i uchodźców z Iraku, i Palestyńczyków, więc jest to taki mikrokosmos Libanu, ogromnie uboga dzielnica, która bardzo cierpiała wskutek eksplozji. Chciałbym wykorzystać tą smutną rocznicę drugą rocznicę eksplozji w Bejrucie, aby przede wszystkim podziękować Państwu za wsparcie, które udzieliliście PCPM, ale także zaapelować, abyście, patrząc na różnego rodzaju tragiczne wydarzenia, które się dzieją na świecie, nie zapomnieli o Libanie, gdyż kryzys gospodarczy dotknął Liban, jest ogromnie ciężki. Mamy w Libanie do czynienia praktycznie z zapaścią gospodarki niespotykaną praktycznie w innym kraju leżącym w okolicach Europy, a w kraju, gdzie bezrobocie jest liczone w 40-50%, gdzie zarobki ledwo wystarczają na zatankowanie jednego baku benzyny, gdzie ogromna część ludności nie ma możliwości zakupu nawet wystarczającej ilości żywności, żeby przeżyć miesiąc. Co najgorsze, w tym kraju nawet brakuje chleba, gdyż Liban był ogromnie zależny od importu zboża z Ukrainy. Więc zachęcam Państwa do wsparcia działań PCPM w Libanie, gdyż w tym kraju PCPM jest obecny już od 10 lat. Niesiemy tam pomoc codziennie, zarówno dla uchodźców z Syrii, jak także obecnie dla ubogich mieszkańców Libanu.